Geopolityczny, dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Wczoraj amerykański dziennik Washington Post podał informację, że w chwili, kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był Barack Obama, a wiceprezydentem Joe Biden, pojawił się pomysł, pomysł dozbrojenia Ukrainy, pomysł wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Mówimy tutaj o sytuacji, w której Ukraina została dotknięta agresją ze strony Rosji w 2014 roku, kiedy Rosja anektowała półwysep Krymski, kiedy rozpoczęła się wojna w Donbasie. No wówczas pojawił się ten pomysł do zbrojenia Ukrainy. I co bardzo ciekawe i to podkreśla dziennik Washington Post, że wówczas takim hamulcowym tej polityki amerykańskiej miała być Republika Federalna Niemiec. To wtedy właśnie miała się włączyć niemiecka dyplomacja w ten cały proces rozmów o dozbrojeniu Ukrainy i co też ciekawe, co podaje amerykański dziennik, osobiście w ten proces miała się włączyć Angela Merkel, która miała ostatecznie przekonać Baracka Obamę, że jest to zły pomysł. W tym kontekście warto sobie zadać pytanie, jak w ogóle wygląda rola Niemiec. W kontekście całej układanki geostrategicznej w Europie Wschodniej, Jak, jaką rolę Niemcy odgrywały i nadal odgrywają, jeśli chodzi o wspieranie ambicji mocarstwowych czy też neoimperialnych Federacji Rosyjskiej. No i oczywiście warto sobie zadać pytanie, czy te deklaracje w ciągu ostatnich trzech tygodni ze strony niemieckiego establishmentu politycznego mają jakieś realne. Przełożenie Czy są tylko pewnym, pewnym teatrem dla, dla opinii publicznej? Tym chciałem się dzisiaj zająć. Zatem zacznijmy od kwestii samego gazu ziemnego. Obecny wicekanclerz Niemiec Robert Habeck chciałby bardzo szybkiego zakończenia importu węgla i ropy z Rosji. No, tutaj warto przyjrzeć się tym oficjalnym. Danym informacją podanym przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Federalnej Niemiec, zgodnie z którymi import z Rosji stanowi około 55% importu gazu ziemnego do Niemiec, węgla około 50%, a ropy naftowej około 35%. No, i oczywiście tutaj warto sobie zadać pytanie, jak, jakie realne są możliwości dzisiaj odłączenia się Niemiec od współpracy gospodarczej z Rosją na, na tej niwie właśnie energetycznej. No, warto tutaj przywołać dane historyczne i odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy. Tak naprawdę Niemcy zaczęły planować już inwestycje w infrastrukturę do odbioru gazu skroplonego. No bo jeżeli chodzi o ten import gazu ziemnego, to jedyną alternatywą, realną alternatywą dzisiaj dla Niemiec, dla tej skali w ogóle importu rosyjskiego gazu jest budowa gazoportów jest budowa całej infrastruktury do regazyfikacji LNG. I w tym kontekście, pierwsze plany inwestycji w taką inw infrastrukturę. Pojawiły się w Niemczech już w roku 2005. Wtedy to koncern energetyczny E.ON ogłosił, że no, chciałby wybudować taki terminal w Wilhelmshaven w Dolnej, w dolnej Saksonii. Natomiast no, w 2008 roku, ponieważ było bardzo małe zainteresowanie tym, tym surowcem, te plany, te plany zostały, można powiedzieć, zawieszone. Te plany były zawieszone. E. On, sam E.ON zaangażował się w projekt. No, można by go nazwać konkurencyjnym w Rotterdamie. Temat gazoportu w Niemczech powrócił w 2017 roku. Wtedy pojawił się plan budowy trzech dużych gazoportów i jednego terminalu przeładunkowego. Te trzy duże gazoporty miałyby powstać w Brinsbüttel, Wilhelmshaven i Wsztade, natomiast terminal taki mniejszy, przeładunkowy miałby zostać zbudowany w Rostoku. Temat oczywiście powrócił z całą mocą przy nowej odsłonie rosyjskiej, rosyjskiej agresji na Ukrainę, z którą mamy do czynienia od 24 lutego bieżącego roku 4 marca. Niemiecki Państwowy Bank Rozwoju, KfW, razem z dwoma partnerami, z holenderską spółką Has Unii i z niemieckim koncernem energetycznym RWE podpisały specjalne memorandum w sprawie budowy gazoportu w Brinsbietel, w Schleswiku-Holsztynie. I co istotne, ta moc regazyfikacyjna tego gazoportu, tego ma wynieść 8 miliardów metrów sześciennych rocznie. I warto w tym momencie zadać sobie pytanie: czy rzeczywiście jest to alternatywa dla rosyjskiego gazu? Przypomnę tylko, że przez sam gazociąg Nord Stream, mówimy o Nord Stream 1 jest możliwość tłoczenia gazu rocznie na poziomie 55 miliardów metrów sześciennych maksymalnie. No, biorąc pod uwagę fakt, że sama budowa obiektu ma potrwać przynajmniej 3 lata, no można tutaj zakładać, że ten terminal mógłby zostać oddany do użytku gdzieś najwcześniej na przełomie 2025 i 2026 roku. Co warte podkreślenia, kanclerz Olaf Scholz zapowiedział w Bundestagu trzy dni po tej nowej agresji rosyjskiej na Ukrainę budowę dwóch terminali. Tutaj mówi się o tych w Brinsbüttel i Wilhelmshaven. Natomiast no, trzeba, trzeba oczywiście wspomnieć, że te. Dwa gazoporty, nawet jeżeli zostaną dosy, dosyć szybko oddane do użytku, mówimy tutaj o tej perspektywie trzech, może czterech lat, to byłby rzeczywiście dobry termin, w sensie, w sensie jakby prędkości jego, jego realizacji. To faktem jest, że nawet gdyby ten, ten gazoport Wilhelmshaven miał moc regazyfikacyjną 10 miliardów metrów sześciennych rocznie, jak zresztą pierwotnie zakładano, to nie będzie to taka ilość, która mogłaby, która mogłaby zastąpić gaz, gaz rosyjski. To pokazuje, jak bardzo mało elastyczny jest dzisiaj polityka niemiecka, czy też możli perspektywy możliwości tej, tej polityki. Wspominałem jeszcze o trzecim projekcie, tym projekcie z 2017 roku stworzenia terminalu LNG w miejscowości Stade. To miałby być największy gazoport o mocy regazyfikacyjnej na poziomie około 12 miliardów metrów sześciennych rocznie. I rzeczywiście, biorąc wszystko nawet pod, pod, pod uwagę, gdyby udało się Niemcom w ciągu 3 do 5 lat utworzyć trzy gazoporty no przypomnę tylko że na razie mówi się konkretnie o jednym w Brynzbietel to byłaby to moc regazyfikacyjna łączna na poziomie około 30 miliardów metrów 3 no, w porównaniu do 55 miliardów metrów 3 które może zapewnić Nord Stream 1 jest to nadal nadal niewystarczające. To jest absolutnie niewystarczające i to pokazuje, jak mocno dzisiaj Niemcy są zależne od Rosji, jak ta polityka w ciągu ostatnich dwóch dekad była polityką partnerstwa strategicznego niemiecko-rosyjskiego. To, że dzisiaj niemieccy politycy wygłaszają no, takie bardzo, powiedziałbym, kwieciste wręcz orędzia potępiające Rosję, wspierające Ukrainę, ma się nijak tak naprawdę do polityki niemieckiej, do tej polityki. Prowadzonej przez ostatnich 20 lat. Przecież utworzenie spółki Nord Stream, które zresztą przy, przy jej powstaniu był obecny Gerhard Schroeder w 2005 roku, było niczym innym jak decyzją geopolityczną. Decyzja o utworzeniu Nord Stream była stricte decyzją geopolityczną, a nie decyzją ekonomiczną. Budowa rurociągu czy dwóch rur na dnie Bałtyku, które omijają Europę Środkowo-Wschodnią, niczy, była niczym innym jak zapewnieniem sobie pewnej polisy ubezpieczeniowej na wypadek, gdyby takie państwa jak Polska, Białoruś, Ukraina, kraje bałtyckie nagle stały się jakimś, jakimś obszarem jakimś terytorium konfliktu, w tym konfliktu zbrojnego. W tej, w tym, w tej sytuacji hipotetycznej, wówczas. Wtedy, kiedy powstawała zresztą spółka Nord Stream, no, to był oczywiście pewien hipotetyczny scenariusz, ale rzeczywiście zakładał, że gdyby rzeczywiście doszło do jakiejkolwiek, jakichkolwiek konfliktów tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, no to wówczas ta, ten transport rosyjskiego gazu do Niemiec byłby absolutnie niezakłócony i stąd jest to od samego początku projekt geopolityczny. Zresztą podobnie jak Nord Stream 2. Co istotne, jeśli chodzi o gazoporty niemieckie to myślę, że warto podkreślić iż iż y, takim y deklarowanym przez rząd niemiecki warunkiem wsparcia dla, dla tych terminali LNG jest uwzględnienie sprowadzania w przyszłości za ich pośrednictwem wodoru lub innych niskoemisyjnych nośników energii. No, myślę, że to jest, to jest bardzo istotne i to może być tym czynnikiem, który będzie hamował czy też ograniczał możliwość budowę czy rozbudowę właśnie tego, tego, tych terminali. Faktem jest, że że już dwa lata temu zostały zlecone badania różnych opcji w tym, w tym zakresie. No i to jest kwestia oczywiście dostosowania całej infrastruktury, to jest kwestia poniesienia pewnych dodatkowych kosztów, które, które muszą uwzględniać właśnie te założenia rządu niemieckiego. W tym kontekście warto także przyjrzeć się całemu projektowi Energiewende, transformacji energetycznej niemieckiej, która od samego początku, właściwie od czasów rządów Gerharda Schrödera, od, od jego... O, Objęcia przez niego urzędu kanclerskiego była, była to koncepcja opierająca się na rosyjskim gazie. No, przecież doskonale wiemy, że elektrownie korzystające z odnawialnych źródeł energii nie są w stanie funkcjonować bez. Bez gazu ziemnego. Słońce nie świeci z taką samą intensywnością przez cały rok. Podobnie zresztą jest z wiatrem, i, yy, który, który z, z jednakową mocą nie wieje przecież cały czas, a turbiny muszą, muszą pracować. W związku z tym, no, dostarczanie tego gazu ziemnego jest niezwykle, niezwykle potrzebne i yy, nie opracowano żadnych praktycznie alternatyw wobec gazu, gazu rosyjskiego. Przez całe 16 lat rządów Angeli Merkel yy, były to rządy nakierowane na strategiczne partnerstwo. Niemiecko-rosyjskie. Mimo istniejącego embarga na dostawy broni do Rosji po 2014 roku, zarówno Niemcy, jak i Francja, jak i Włochy tę broń przecież eksportowały. W roku 2020 władze, władze niemieckie wydały ponad 600 koncesji na eksport towarów podwójnego zastosowania. Cywilnego i militarnego właśnie do Federacji Rosyjskiej. To Niemcy od, od wiosny ubiegłego roku bardzo intensywnie oponowały przeciwko dostarczaniu, przeciwko zakupom przez Ukrainę broni w jednej, przez jedną z natowskich agencji. O tym zresztą szeroko rozpisywały się zarówno media amerykańskie, na przykład Wall Street Journal, czy nawet media niemieckie, jak Bild. W związku, z tym, w związku z tym widzimy tak naprawdę, że dzisiaj rząd niemiecki przyjął taką strategię, no można powiedzieć, pewnego, pewnej obserwacji, pewnego przeczekania na to, jak, w którą stronę że tak powiem, pójdzie, bieg, pójdzie bieg historii. Widzimy to zresztą także po stosunku obecnego rządu do wsparcia militarnego Ukrainy. Niemiecka minister obrony Christine Lambrecht powiedziała, że wyczerpały się możliwości dostarczania pomocy wojskowej Ukrainie przez Bundeswehr. Stwierdziła, że niemiecki rząd będzie szukał innych dróg, dróg właśnie wsparcia militarnego Ukrainy, ale ta droga nie będzie wiodła przez, przez właśnie Bundeswehr. No też, to też moim zdaniem bardzo, bardzo wyraziście obrazuje stosunek obecnego rządu niemieckiego do, do Wspierania samej, samej Ukrainy. Podobnie zresztą jak dzisiejsze słowa kanclerza, kanclerza Olafa Scholza, który powiedział po spotkaniu z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, że stanowisko rządu niemieckiego pozostaje niezmienne i jest on przeciwny natychmiastowemu wstrzymaniu importu ropy i gazu z Rosji. Tutaj zresztą także widać bardzo dużą powściągliwość niemieckiego kanclerza do wykluczenia Rosji z grupy G20. To wszystko zresztą, te wszystkie słowa kanclerz Niemiec powiedział na krótko przed szczytami Unii Europejskiej, G7 i, i, i NATO w Brukseli. I myślę, że to daje bardzo wiele do, bardzo wiele do, do myślenia i powinno stawiać wiele pytań powinno sta, powinniśmy stawiać wiele znaków zapytania, jeśli chodzi o stosunek Niemiec do bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. W literaturze anglojęzycznej występuje takie pojęcie jak frenemy, od, które jest zbitką dwóch słów. Friend, czyli przyjaciel i enemy, czyli, czyli wróg. Frenemy to taki można powiedzieć wrogi przyjaciel. Przyjaciel, który z jednej strony jest sojusznikiem, z jednej strony stara się, stara się wykazywać dobre intencje, stara się przede wszystkim tworzyć dobrą Narracje, dobre relacje, ale z drugiej strony wykorzystuje wiedzę o słabościach, wykorzystuje wiedzę o potrzebach drugiej strony do działań wrogich wobec niej. I wydaje mi się, że Niemcy dzisiaj są właśnie takim europejskim frenem takim wrogim przyjacielem, który z jednej strony, jako członek kolektywnego zachodu, stara się no, budować taką narrację o potrzebie budowy wspólnego europejskiego. Europejskiego domu, o budowie Europy Federalnej, o, mówi bardzo wiele o kwestiach praw obywatelskich, o kwestii demokracji, o kwestii praworządności w Europie, ale z drugiej strony wykorzystuje swoją pozycję do budowy strategicznych relacji z Federacją Rosyjską, która, która jest postrzegana właśnie wśród kolektywnego zachodu jako, jako kraj wrogi. I tutaj oczywiście w takim, w takim komentarzu publicystycznym można użyć tego terminu frenem natomiast na poziomie już bezpieczeństwa narodowego, na poziomie poważnych analiz warto sobie zadać pytanie o różne możliwe scenariusze, o różne warianty rozwoju sytuacji. W sytuacji, gdyby rzeczywiście Polska była zagrożona bezpośrednio konfliktem, konfliktem zbrojnym z państwem związkowym Rosji i Białorusi, warto sobie zadać pytanie, jak zachowałyby się wówczas, wówczas Niemcy. Myślę, że ta postawa wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego wobec i cała polityka w ciągu ostatnich dwóch dekad realizowana przez, przez Berlin no, daje bardzo wiele, znaków, bardzo wiele znaków zapytania. Dziękuję Państwu za uwagę.